Otwieramy pracownię fryzjerską, o której od dawna marzyliśmy. Pracownia, która jest nam potrzebna, żeby rozwijać zdolności, umiejętności uczniów. Do tej pory mieliśmy małe pomieszczenie, gdzie nie wszyscy się mieścili. Tutaj będzie można lekcje w grupach swobodnie prowadzić, co daje nam, mam nadzieję, większą zdawalność na egzaminach zawodowych, a to jest priorytetem szkoły. To była wcześniej sala chemiczna, ale wiadomo, sprzęty już były dosyć przestarzałe, więc mogliśmy teraz rozszerzyć działalność tej pracowni na chemiczno-fryzjerską, więc będą się tutaj dwojakie zajęcia odbywać. Raz w tygodniu nasi uczniowie wychodzili na zajęcia do zaprzyjaźnionych salonów fryzjerskich, jednak uczniów z roku na rok jest tak dużo, że salony już po prostu nie mieściły uczniów i wychodzili z taką właśnie propozycją, że może byście coś w szkole otworzyli, a my przyjdziemy prowadzić zajęcia do szkoły. Właśnie udało nam się pozyskać panią, czynnego fryzjera, który ma własny zakład, która pani przychodzi co piątek i ma tutaj zajęcia już z klasą pierwszą techniką. Dostaliśmy 50 tysięcy od pana marszałka na wyposażenie. To, co tutaj dzisiaj widzimy, to są meble, które ufundowało nam starostwo, doposażyło nas w te meble. Remont zrobiliśmy właśnie własnym kosztem, a pan marszałek województwa opolskiego swoich rezerw przekazał na 50 tysięcy na sprzęt, który jest zamówiony i ma do nas dojechać w najbliższym czasie. Czyli to są myjki, fotele profesjonalne, bo te, które tutaj widzimy, to są właśnie stoły z jedynki, to są maszynki, nożyczki, wszystko to, co jest potrzebne fryzjerowi do czynnej pracy. Każda tego typu inwestycja w szczególnie przedmioty zawodowe podnosi jakość tutaj kształcenia i też atrakcyjność placówki. Chciałbym tutaj zwrócić uwagę, że te tradycje tutaj fryzjerskie w zespole szkół numer 1 są już bardzo długie i uczniowie chętnie wybierają ten kierunek, a takie nowe standardy i ten efekt wow, który tutaj mogli dzisiaj zauważyć i zaobserwować, na pewno robi dobre wrażenie i dobrą reklamę dla szkoły. Pracownia, która powstaje tutaj w zespole szkół numer 1 w Mierzynie Koźlu. Pracownia fryzjerska. Bardzo się z tego cieszymy, dlatego że zawód fryzjera jest bardzo potrzebnym zawodem w województwie opolskim i nie tylko. Chcę tutaj podkreślić doskonałą współpracę pomiędzy Opolskim Centrum Edukacji z Samorządem Województwa Opolskiego, dyrekcją szkoły wraz z nauczycielami, którzy naprawdę tutaj są wyjątkowymi nauczycielami, ale też Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie Koźlu z starostem Pawłem Masełko na czele. Tutaj też jest pokazany efekt, który jest już wypracowany przez wiele lat w ramach projektu finansowego z Unii Europejskiej. Wartość pracowni przekazana 50 tysięcy złotych, ale też zarząd powiatu, żeby stworzyć całość pracowni wraz z doposażeniem w meble oraz inne sprzęty. Wartość całej pracowni wyniesie około 80 tysięcy złotych, co pokazuje też doskonałą współpracę na podstawie takich relacji, ale też troski o naszych uczniów, którzy chcą się uczyć zawodu w najlepszych pracowniach i na najnowszym sprzęcie.